Siema, siema, Tajtori, widzowie, musimy porozmawiać. Wydarzyło się coś złego i to będzie taki bardziej informacyjny odcinek dla was, więc wielka prośba, wysłuchajcie go do końca, bo są dla mnie bardzo ważny. Jako, że są dla mnie bardzo ważny, też prośba do was, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem. Każdy prawdziwy widz, na którego mogę liczyć, niech zostawi łapeczkę, bo tak jak mówię, jest to dla mnie mega ważny filmik. Jak wiecie, na tym kanale, no już od dłuższego czasu nagrywam dla was Stumble Guysa. Wrzuciłem na ten kanał mnóstwo filmików właśnie z tej gry, no i jestem wam mega wdzięczny za to, jak one się przyjęły i jak bardzo wam się one podobały, ale zwróćcie uwagę, że na początku moje filmy oglądało tutaj mnóstwo ludzi, a teraz ostatnie odcineczki niestety oglądane są przez o wiele mniejsze grono i nie podobają wam się one już tak jak kiedyś, więc po prostu zauważyłem, że Stumble Guys chyba już wam się znudził i tak bardzo się wam on nie podoba, dlatego chciałem poznać wasze zdanie na ten temat. Generalnie bardzo, ale to bardzo zastanawiam się nad zmianą gry na tym kanale tutaj, na kanale Tori 3, w ogóle nad zmianą kontentu. Myślę długo o tym, co tutaj będę nagrywał, czy dalej lecieć z tym Stumble Guysem, czy jednak z nim zakończyć i zacząć coś nowego. I chciałbym poznać wasze zdanie. Jest bardzo ważne, żebyście napisali teraz w komentarzu, co wy chcielibyście oglądać tutaj u mnie na tym kanale. No bo ten kanał budujemy razem. Ja oczywiście Stumble Guysa dalej bardzo lubię. Jest to fajna gierka, no, którą lubię sobie czasem popykać i bardzo lubię też ją ponagrywać. Ale ja ten kanał tworzę dla was. Głównie, w głównej mierze robię to po to, żeby wam się podobało. I skoro nagrywam tą grę i ona już tak wam się bardzo nie podoba, no to myślę właśnie nad zmianą dlatego. I chciałbym usłyszeć, co najbardziej lubicie i co byście chcieli oglądać. Ale w komentarzu napiszcie mi koniecznie, widzowie, grę, którą na pewno byście u mnie oglądali, albo coś innego, co byście u mnie oglądali. Po prostu, że jakbym wrzucał z tego odcinki, to z moją chęcią byście wbijali i oglądali, a nie, że napiszecie coś, a jak ja będę to wrzucał, to i tak tego nie będziecie oglądać. Jak możecie, jeszcze nie wyłączajcie tego odcinku, bo chcę wam tutaj przekazać jeszcze inne, kolejne ważne rzeczy. Między innymi jedna z tych rzeczy jest taka, że od wczoraj powróciłem na mój kanał Tori 4 i na nim będę nagrywał nową FIFA, a bardziej EA FC 24, więc dla fanów piłki nożnej, jeśli lubicie, to wbijajcie kanał Tori 4, zostawcie suba. Wrzuciłem tutaj też dwa pierwsze shortsy już, dzisiaj i wczoraj też wrzuciłem, więc kto może, niech szybko wbije na kanał Tori 4 i właśnie jakoś obczai ten kanał, zostawi subika, będę mega wdzięczny. Ale wracając do tego kanału, czyli do kanału Tori 3, co ja bym widział, co ja bym tutaj mógł na przykład nagrywać. Powiem wam takie według mnie najlepsze opcje, oczywiście to wy zadecydujecie, bo ja robię ten kanał dla was, ale chcę, żebyście wiedzieli, co bym chciał nagrywać. No jeśli chodzi o FIFA, to raczej nie, no bo będę ją nagrywał na tym czwartym kanale, więc bez sensu, żebym wrzucał ją też tutaj. Na pewno myślałem nad taką jedną fajną rzeczą, która nawet nie była związana z grami, a chodzi mi dokładniej o filmiki z prawdziwego życia, czyli jakiś lifestyle. Tak jak na przykład na moim kanale Tori lub Tori 2 wrzucałem odcinki z prawdziwego życia, gdzie robiłem 24 kary w 24 godziny w Brawl Stars, gdzie na przykład jeszcze odwiedzałem 3 opuszczone miejsca i robiłem ich urbexy, takich naprawdę strasznych miejsc. No po prostu takie filmiki, wiecie, lifestyle'owe, z luźnego kontentu, takiego na co dzień, że nie, że typowo z gry, tylko takie lifestyle'owe, o tym myślałem. Tylko takie filmiki zajmują też dużo więcej czasu i nie wiem, czy byłby sens po prostu wrzucać je na ten kanał, bo to jest taki typowo gamingowy, chyba lepiej z nimi lecieć na kanale Tori lub Tori 2, napiszcie, co sądzicie. A jeśli chodzi o gry, chciałbym, żeby to była gra, która naprawdę, no, sprawia wam przyjemność i którą lubicie, bo mogę dalej zostać z tym Stumble Guysem. Oczywiście, jeśli pokażecie mi, że dalej tego Stumble'a chcecie, ja jeszcze nie skreślam go. Napiszcie w komentarzu, jeśli dalej chcecie Stumble Guysa, po prostu to powiedzcie, to dalej będę go nagrywał, mordeczki, tylko właśnie chciałbym takiego większego zaangażowania waszego w te filmiki, chociaż tak jak to było kiedyś, to wiadomo, że już nie wróci, ale chociaż w połowie, żebyście dalej po prostu was to interesowało, nie? Kolejna opcja, którą mógłbym nagrywać, no wielu z was pewnie napisze Minecraft. Okej, Minecraft jest spoko grom, ja też Minecrafta kiedyś dużo grałem i mógłbym go dla was nagrywać, ale co z tego Minecrafta byście chcieli? Napiszcie mi dokładnie, jeśli chcecie Minecrafta. No bo jednak sprawa wygląda tak, widzowie, że na Minecrafcie praktycznie wszystko już z Minecrafta było na polskim YouTubie. Że co kurczę można zrobić, to już każdy ktoś prawie wrzucił, więc no napiszcie, co by was takiego interesowało, co byście u mnie chcieli oglądać, bo takie zwykłe granie w Minecrafta, zwykły gameplay to chyba nuda. Tak samo pewnie będzie dużo komentarzy związanych z Robloxem, więc piszcie, co byście z Robloxa widzieli na moim kanale. No i jak się zastanawiałem nad jakimiś innymi gierkami, to w sumie nie wiem, co innego jeszcze mógłbym nagrywać, jeśli na przykład Minecraft, Roblox, no FIFA to na innym kanale i ten lifestyle'owy content. Brawla nagrywam na inne kanały, więc też tutaj nie ma szans, żebym go nagrywał. Może jakaś gra na telefon? Właśnie, jest jakaś taka popularna gra na telefon, w którą lubicie sobie grać oprócz Brawl Stars albo Stumble Guysa i chcielibyście, żebym ją tutaj nagrywał? Też chciałbym poznać wasze zdanie. Zależy mi na tym, żeby po prostu dogodzić jak największej ilości osób, na jak największej ilości moich widzów. A jeśli nie wyłączyłeś jeszcze tego filmu, mordeczko, no to mega, mega ci dziękuję i mega szanuję, bo jesteś przekozackim widzem. Mam dla ciebie jeszcze jedną ważną informację. Gdyby Stumble Guys miał zostać, bo ja mam jednak współpracę z Stumble Guysem, naprawdę lubię tą gierkę i ogólnie fajnie mi się w nią gra, no to jakie odcinki byście z niej chcieli? Ja powiem wam szczerze, że no, największą przyjemność sprawiają mi na przykład odcinki z kupowania kont. Bardzo lubię je nagrywać, ale nie wiem, czy wy to lubicie teraz jeszcze oglądać. Lubię też odcinki z newsów, jak wam jakieś daję, jak testuję nowe update'y i tak dalej. No taki content taki jest podobny teraz na moim kanale, co wrzucałem z tego tutaj właśnie Stumble'a. Tym bardziej, że teraz będą wchodziły fajne update'y, będziemy mieli Halloween i tak dalej. Więc to jest kurczę coś, co chciałbym, no niby dalej robić tego Stumble'a, tylko potrzebuję właśnie waszego wsparcia, żebyście dalej to oglądali. No chyba żebyście mi po prostu napisali, że wolicie coś innego. Więc ten odcinek jest taki wyjątkowo krótszy niż wszystkie inne, ale no po prostu chciałem z wami porozmawiać na ten ważny temat.
temat, nie chcę go jakoś przeciągać specjalnie, bo zależy mi na tym, żeby po prostu usłyszeć, co wy sądzicie o tym, co wam powiedziałem.